Było telefoniczne zgłoszenie, iż wydobywa się ogień z jednego z okien kamienicy. Dopiero po dojeździe na miejsce pierwszego samochodu okazało się, że płomienie wydostają się na poddasze. No, większe siły i środki zostały zadysponowane, żeby no, opanować sytuację. W tym momencie mamy na miejscu 3 zastępy, 14 strażaków. Budynek był bez mediów, zupełnie podcinany. Mieliśmy na miejscu pogotowie energetyczne, gazowe, które wykluczyło właśnie, potwierdziło nam brak mediów. Co było przyczyną, policja będzie prowadziła dochodzenie. Nie było nikogo na miejscu, nie ma osób żadnych poszkodowanych. Przeróbki jest ulicą przejezdny, czy jest rozstrzymany? Dwa pasy w kierunku Zamościa są czynne. Do centrum w tym momencie udrożniliśmy jeden pas, trolejbusy zaczęły jeździć.